Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Lecimy aktualnie sobie na sheltery, ale chyba trzeba będzie od nich odbić, bo widzę, że zawodnicy są szybciej na miejscu. Jak widzicie, to jego się już ląduje, dlatego my odbijamy sobie na samochód i z tym samochodem pojedziemy sobie w bardziej bezpieczną lokalizację. Polecimy sobie w kierunku Lipóweczki, zobaczymy co tam się będzie działo, oblucimy się troszkę i później polecimy w kierunku przeciwników. Mam nadzieję, w kierunku strefy i w kierunku przeciwników. Mam nadzieję, że strefa nam się w miarę okej ułoży. Nie będzie jakichś większych tutaj problemów. Na shelterach bodajże poleciało 3 osoby, na sheltery poleciało 3 osoby, więc tam za chwilę będzie jakieś delikatne fragowanko. Nie interesuje już mnie to, bo mi się tam nie opłacało lecieć. Na shelterach jest tak, że jak pierwsi nie wylądujecie, to do tego samego wejścia nie ma sensu wchodzić, dlatego że przeważnie tam już są jacyś przeciwnicy. Możemy polecieć też na mężczyzn zamiast na Lipówkę, a chociaż na Lipówce sprawdzimy sobie te domki górą, objedziemy później Rostock Shooting Range i gdzieś tam w tych okolicach się spotkamy zaraz przy strefie. Okej, mamy tutaj gościa. Dobra, jeden frag na koncie. Trochę przypałowo podjechaliśmy, ale udało nam się fraga zdobyć. No powiem tak, myślałem, że tutaj jeszcze nikogo nie będzie, ale jak widzicie, już jeden przeciwnik się nam tutaj napatoczył. Tylko teraz, gdzie jest jego skrzynia? Tutaj jest jego skrzynia. Bierzemy z niego rzeczy, miał SKS-a, miał jakieś tam dodatki, więc spoko. Mamy loot. Mamy loot, no jesteśmy obluceni już na wejściu, gość za nas przelucił niektóre budyneczki. To mnie nie interesuje. To mnie też nie interesuje, bierzemy sobie tutaj amunicję, bierzemy sobie tutaj kask, bierzemy sobie tutaj leczonko, chociaż z tym leczonkiem tak średnio trochę, bo nie ma miejsca, po sobie jakiś plecak znaleźć. Co ten gość lucił? Że on tak wyskoczył z tego budynku od razu na nas agresywnie. Chciał się strzelać chyba. Więc no tak, tak trochę ryzykownie. Lepiej by wyszedł na to chyba, jak gdyby siedział w budynku i czekał na nas. Pewnie łatwiej by mu było tego fraga zdobyć. No ale chciał. Chciał agresywnie zagrać, no i rozegrał to tak, że stracił, moi drodzy, żytko i mamy jednego fraga na koncie. Elegancko, dla nas bardzo dobrze. Taka rozgrzewka całkiem fajna, no dobry początek. Bierzemy energetyka, no ammo też bym podniósł, ale nie ma w co to ammo podnosić. Dlatego, że tutaj nigdzie nie mamy ludzie plecaka. Dużo rzeczy jest w tych bunkrach. W tych hangarach raczej, więc warto będzie sobie te hangary sprawdzić później jeszcze. Jednak na razie musimy znaleźć plecak. No i dobra, Lipówka przelucona, udało nam się podnieść M24, mamy M-kę na ciężkiej kolbie, więc mamy na tym nowym dodatku. Mamy 11 zestawów, mamy dużo leczenia bardzo, więc możemy rotować w kolejną stronę, tutaj w kierunku strefy. Mamy aktualnie, moi drodzy, również jednego fraga na koncie, którego zdobyliśmy w dosyć śmieszny sposób. Na samym starcie gry, taki rozgrzewkowy frag zawsze spoko, jeżeli coś się pojawi tutaj, to oczywiście podjeżdżamy, nie odpuszczamy tych fragów. To jest Arangel, chcę tutaj jak najwięcej fragów zdobyć i chcę tutaj zrobić jak najlepszy mecz. Mam nadzieję, że nam się taki mecz uda zrobić teraz i to jest ta, ludzie, pora, ten czas, gdzie taki mecz nam w końcu wejdzie. Miałem przed chwilą parę meczy już rozegranych, nie mówię, że nie. Nie jest to mój pierwszy mecz, który gram tutaj na nagraniu. Jednak te mecze były mniej szczęśliwe. Niektóre były troszkę bardziej, troszkę lepsze, ale to jednak i tak się nie nadawały na nagranie, ponieważ za takie słabe mecze krzyczycie. Teraz dałem sobie taki warunek, że jak nie pójdzie, tak ten mecz i tak wrzucę, nie? Więc zobaczymy, co tutaj, moi drodzy, się wydarzy. Ponad 3 godziny dzisiaj ten odcinek do PUBG już nagrywam. I kurczę, te mecze mamy takie unlocko. Nic nie wchodzi, że to jest jakaś tragedia, tragedia. I w końcu może będzie jakieś przełamanie zaraz, nie? Udało nam się fraga zdobyć samochodem. To jest na razie, ludzie, sukces. I giereczki, tutaj nikogo nie widzę, tutaj też nic. Coś tam strzelało, więc za chwilę jak dostanę w plecy Janus tutaj właśnie, to się nie zdziwię. No i co, strzały w plecy? Widzę tego gościa. Dobra, mamy go. On do nas strzelał, więc mu też poprawiliśmy. Mamy fraga na koncie kolejnego, dwa fragi już tutaj ustrzelone. No i po co się do nas sadził? Nie mam pojęcia. Obrócił się też dosyć dziwnie plecami, jak byliśmy w niego już celowani. Myślał, że odpuściłem całkowicie, ale jednak się odwróciłem, no i tego hedzika udało nam się opolować. Dwa fragi na koncie, więc rotacja udana na razie, bo zdobyliśmy tutaj coś. No i co, jedziemy pod te domki tutaj. Czy ja chcę tutaj jechać? No spróbujmy, a podjedziemy tutaj od góry. To na górze jest taki ten domek bezpieczniejszy chyba trochę niż ten z dołu. Dobra.
Było lucone, tam podjeżdża daczka jakaś. Okej, nietrafiony strzał. Wiecie, wypalić zawsze można z broni, nie? Ale nie znaczy to, że zawsze musimy kogoś zdjąć. Ale to jeździ ludzi. Ja się tego wszystkiego kręci. Ktoś jest na tych domkach na pewno. W ogóle myślałem, że mam szybki magazynek do tej snajperki, a ona się tak szybko przeładowuje po prostu. Zawsze myślałem, że ta M24 dłużej się ładuje trochę. Ale to chyba dobrze. Dobra, tam nikogo nie ma. Taka delikatna obczajka zrobiona. Muszę wyczaić tego gościa na tym domku. To jest jakąś SLR-ką gościa leje, nie? Na tej buzie. Ale jeszcze go nie widzę, nie wiem z której strony patrzeć. Gorsz, jak tak będę zaglądać, za chwilę łeb stracę, nie? No to... będzie unlocko sytuacja po prostu. No nie widzę, no nie widzę go. Na pewno tam jest. Okej, okay, kolejna strefa będzie po drugiej stronie ulicy. Więc te domki pasuje sobie przejąć. Weźmy tego Bugiego i sobie z nim zrutujmy. Wiem, że Bugi nie jest tutaj najlepszym wyborem, żeby podjeżdżać pod tamte domki, bo nas z góry mogą zdjąć. Ale dobra. Raz się żyje. Tam po prawej mamy zrzut jakiś. No ten zrzut nie wiem, czy chcę ryzykować, on chyba do wody leci nawet. Albo podjasnaje centralnie, więc... słaba opcja. Nie lubię tam grać ogólnie, na tych dużych takich skupiskach domków. O Jezu, jeszcze zahaczyłem tutaj. No tego to nie chciałem akurat. O, tu jest też zrzut jakiś. Kiecz on był przelecony. Wow. Mamy gili, mamy trójkę. Mamy też grozę. To mogę wyrzucić, to mogę wziąć. Dobra, jesteśmy na trójeczkę załadowani i na grozie, i na gili. Więc git, dobra, udało nam się podnieść ten zrzucik. Wydaje mi się, że jednak tutaj może być naprawdę całkiem czysto. Jeżeli ktoś tego zrzutu nie podniósł, to mamy czysty sektor. Armo sobie podniosę. Picie sobie mogę podnieść, mogę wypić od razu, żeby się załadować tym. Jedno, drugie, sobie weźmiemy środek. Ziup. Tutaj czysto. Weźmy sobie granat. Tam też clear. No nic, czekamy chwilę. Ono skręci się jakieś bugi, nikt do niego nie strzelał, więc luźno. Kolejna strefa będzie na Rosok. Jednak, moi drodzy, będzie Rosok, więc musimy tam jakoś się przedostać w miarę sprawnie. Jeździł tutaj jakiś bugi koło nas, więc pewnie pojedziemy w jego kierunku. Mam nadzieję, że goś mnie nie odstrzeli tutaj na rotacji. I że jakoś to się uda, bo na pewno nie odbije tutaj na górę, więc... w 85% jestem pewny, że strefa będzie od dołu dzidowała, dlatego te domki, na których byliśmy, fajnie by było sobie przejąć jeszcze raz. Dobra, leci jakaś tam snajperka z góry. Nie wiem, skąd dokładnie. Ale zawsze można odwrócić, tam jest bugi, to gość gdzieś tam w tych okolicach jest. Tu jest gość, dostał w dupę jeden strzał. Nie, no jak zeszło. Myślałem, że już to mamy. Ale, no. Ja go tu próbuję wyciągnąć na piksel, tak naprawdę. Dobra, siadł na dupie, dostał z lewej strony, z jakiejś snajperki większej. Więc mamy tutaj zawodnika kolejnego. Z tej strony, tylko nie wiem skąd on go dokładnie wyczyścił. Jak on tam leżał i dostał z lewej, gdzieś tutaj musi być gość. Daleko go obiliśmy, ale... jednak frag wpadł na konto kogoś innego. Gość najlepszą opcją by miał tam siąść do Bugiego i uciekać. A
się dziwnie dosyć wystawił tam pod tego fraga. No dobra, mamy tutaj ludzie strefkę. Tori tą taką fajniejszą. Dwa fragi na razie. No przydałoby się jeszcze ze trzy. Ze trzy fragusie by się tutaj przydały. Obadajmy sobie ten budynek, czy nikt nas tutaj nie zaskoczy zaraz. W teorii nie powinien. Na oknach nikogo nie widzę na razie. Pomierzę sobie jeszcze trochę. No jest w miarę czysto. I tu też. No to dobra, no to możemy iść dalej. Szukać kolejnych przeciwników. Tam. Cały czas ciekawi mnie ludzie, skąd ten frag padł. No gdzieś z tych okolic, ale... Nikt stamtąd też do nas nie strzelał, nie? A te snajperki słychać. My jesteśmy na trójkach, jakby nie patrzeć, więc też mamy... protekcję tutaj dosyć zwiększoną. Taki one-tap w głowę nam w teorii nie powinien zaszkodzić całkowicie. Ale zawsze trzeba ludziom... jest tam gość na oknach. Nietrafiony. Gada, będzie ciężko trafić. Mosinem czuję, że mógłbym trafić. M24 nie jestem taki pewny na strzelanie. Jeżeli o to chodzi, więc... jeden strzał i można w sumie cofnąć się. Nie trafiliśmy. Szansa niewykorzystana. Szukamy dalej, szukamy dalej. O, jest tam podjazd. Był tam podjazd zrobiony. Dziwię, że na tych domkach nikogo nie ma. Czy wierzycie, że nikt nie wychylił stamtąd? Domki na rozchoku będą w strefie, więc tutaj możemy... się troszkę chować, ale nie wiem, czy ktoś tam za rogiem nie jest wystawiony czasem. No, nie widzę na razie. W krzaczkach też nikogo nie ma. Tam czysto. Jest rotacja. Jest motorkowa rotacja. O. Wow. Siadło dosyć w niego, soczyście. Z tej grozy, tak strzeliłem na przypał trochę. Ale wpadł frag. Jak widzicie, ta groza działa dosyć nieźle. Jeżeli chodzi o takie strzały dosyć szybkie. Bo go połamało. Chyba, że był obity delikatnie, nie? I tylko go dobiliśmy tak naprawdę. Ale siadło fajnie. Frag już na koncie kolejny jest. Tam czysto. Te domki obadajmy. No cały czas wiem, że ktoś na tych domkach jest. Tylko ten gość w ogóle się do nas wystawiać nie będzie chciał, pewnie. Tam były jakieś strzały stamtąd, z daleka. Tam gość będzie musiał pryskać z tych domków powoli. Jak już nie biegnie gdzieś w którymś kierunku. Bo ten buggy stoi tam poza strefą, więc nikt nim nie jedzie. Jest daczka jakaś, rotująca. Jedzie na nas. Dostał? Dostał, trzeba poprawić teraz. Dobra, nie trafiliśmy. No z tej drugiej strony ktoś musi strzelić jeszcze. Z mojej strony ludzie były trafione. Dostał za 24. Z grozy chciałem go dobić, ale się nie udało już. Mam na blisko. Aj, z wektorem mnie objechał. Ja go w ogóle prawie nie trafiłem. Byłem pewny, ludzie, że to wejdzie, no ale niestety nie pykło. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. Subika, dzwonek, powiadomień. Zobaczymy tutaj, ile zrobiliśmy damage'u z tej grozy. No i ładne serie wchodziło, aż w końcu teraz na koniec nam nie pykło. Tak też się zdarza. Mieliśmy aktualnie, moi drodzy, 378 damage'u, 3 zabicia.
Więc dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!